tutaj wrócić, zwłaszcza w takiej aurze, jaką dzisiaj mamy, bo skocznia jest super przygotowana. Aura dookoła też napawa, że tak powiem, radością. Także fajnie tutaj było wrócić, chociaż te skoki takie, trzeba się z nią oswoić, bo dawno tu nie skakaliśmy. No właśnie chciałem zapytać, ile z tej radości takiej wewnętrznej z zawodów w Zakopanem udało się przełożyć na postawę na skoczni? Znaczy wiesz, no, jeżeli chodzi o dzisiaj, no to tak naprawdę no, dzień treningowo-kwalifikacyjny. Myślę, że to co było dzisiaj do zrobienia, to zostało zrobione. W moim przypadku też mi się wydaje, że te skoki ze skoku na skok było coraz lepiej. W kwalifikacjach wydaje mi się, że technicznie już najlepszy, jeszcze trochę późno, ale okej, okay, no myślę, że nie mam się co martwić. Trochę było odśnieżania w ostatnim czasie, to na jutro może trochę lepiej wypocznę. Odśnieżania w domu w sensie, tak? No oczywiście. A, rozumiem, mięśnie mogą być trochę zmęczone. Dawid, chciałem Cię jeszcze zapytać w kontekście tego, co się działo w ostatnim czasie, o takie Twoje nastawienie przed tym weekendem. Jest spokój, już luz w głowie pełen? Tak, jak najbardziej. No ja zawsze starałem się do tych konkursów domowych, że tak powiem, podchodzić dokładnie tak samo jak do każdego innego konkursu. I tutaj swojego planu i swojego nastawienia nie zmieniam, bo wiem, że tutaj na skoczni no, muszę się skoncentrować nad tym, co jest do zrobienia, a nie na tym, że to jest akurat tutaj. Z tego można wyciągnąć parę fajnych rzeczy. Jak byli kibice, no to naprawdę sporo fajnych emocji i tej energii, która dawała tutaj kopa na skoczni. Ale tak no, jesteś zdany na to, że ja będę dmuchał znowu. Albo tym razem ściąg maskę, bo tak to mi znowu będziesz plecy dmuchał. Dobra, to ogarniemy. Dziękuję za dzisiaj, widzimy się jutro. Dzięki.